Witam serdecznie, ze mną zwyciężczyni pierwszego pojedynku. Klaudia, witam cię serdecznie. Witam również. No piękne bomby weszły, piękne natarcie i pierwsza runda i wygrana. Gratulacje. Tak, z tego co słyszałam, to ostatnie sekundy się udało w ogóle, że... Ostatnie 13 sekund było pierwszej rundy. A powiem ci, że mega szybko minęły te 3 minuty. Ja myślałam, że to druga minuta, może dopiero, że tak wiesz, slow motion jakby, ale fajnie, że się udało. Czy będzie pojedynek z Laluną? Teraz to nie wiem, czy będzie chciała, tak szczerze. Chociaż ona chciała klatkę rzymską bez parteru, to może się skusi. Bo dużo stójki nie pokazałam, więc może się nie przestraszyła aż tak. Ile zawodniczek odmówiło ci i jakie zawodniczki odmówiły ci walki? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, które odmówiły, bo ja z nimi osobiście nie rozmawiałam. Była jakaś propozycja walki z Lizą, ale no wiesz, jakby się to skończyło razem, ja też byłam taka niechętna, no ale prawda jest taka, że mega ciężko jest znaleźć przeciwniczki mnie, bo ja jestem dosyć wysoką kategorią wagową, teraz zeszłam do tej walki do 64, ale już niżej bym chyba nie dała rady. To już było taka moja granica wytrzymałości, było bardzo ciężko zejść z tą wagą, a mało jest dziewczyn powyżej, więc tak naprawdę propozycja była do Lizy, ale chyba ona albo odmówiła, albo gdzieś to się tam rozmyło. Na samym początku była propozycja walki z Klaudusiek, ale tam oni się chyba nie dogadali z kontraktem. A tak poza tym to jeszcze Marti Renty była propozycja, jakby Wiktoria się nie zgodziła, to miała być propozycja do Marti. Gratulacje i dziękuję ci serdecznie za wywiad. Dziękuję bardzo.